dopiero co podjechaliśmy, a nad nami leci już chyba trzeci albo czwarty samolot. Jakieś chyba samolotowe korki nad Warszawą. Powiem wam, że po raz trzeci idziemy do Leroya kupić próbki farb. Tym razem sprawdzimy farby, które wcześniej wydawały nam się za jasne, ale teraz jednak mają trochę sensu. No, więc kopytkujemy i jak zaraz będziemy na miejscu wybierać kolory, to pewnie do was wrócimy. No i my już w mieszkanku. Ja dzisiaj, słuchajcie, taka bez makijażu, ale jest tak gorąco, że mi się po prostu nie chciało. Mam nadzieję, że to przeżyjecie. No i co? I będziemy testować teraz kolejne farby. Powiem wam, że w sklepie już nic nie nagrywałam, dlatego że były dzikie tłumy. I tak wchodzę do Andrzeja i mówię, kurde, co jest? Już dawno nie widzieliśmy tylu ludzi w sklepie. I Andrzej mi uświadomił, że przecież wtorek jest wolny, a jak jest długi weekend, to co robią Polacy? Remonty. Więc ma to sens. Kupiliśmy kolejne farby. Andrzeju, zaprezentujesz, co takiego tu wybraliśmy? Magnat. Wyścigi konne. Nie wiem, jak można zobrazować kolor wyścigów konnych. Albo zapach książek. Ale mamy. Jest jeszcze waniliowy kryształ. I mamy Luxensa Cream 5 i Cream 2. Cream 2 jest tłów. Tutaj, tak, ale on mi się wydaje momentami trochę różowy i stwierdziłam, że chcę namalować drugą warstwę i może też tutaj niżej, bo tutaj ściana nie była biała, żeby zobaczyć, jak ten kolor faktycznie będzie wyglądał, bo z tych, które mamy w tym momencie na ścianie, jest najsensowniejszy. Andrzejek dosztukował już kolejne kolory i kolor, który nam się podobał teraz z perspektywy, z odległości, ten o, Cream 2 z Luxensa. Andrzej mówi, że wydaje mu się trochę brudny. Tak bym powiedziała, że na ten pierwszy strzał... Ten jest za bardzo biel. Tak. No to ten wygląda spoko. A w zasadzie zobacz, że ten, co nam się najbardziej podobał, melon... To jest bardzo podobny kolor, tylko jest jaśniejszy. I pewnie tak będzie. Bo wanilia jest za żółta. Tak. To jest waniliowy kryształ i tak jak widzicie, właśnie to jest ten Beckers, który tak nam się bardzo podobał, kolor melon. A to wygląda trochę jak jego jaśniejsza wersja. Ten waniliowy kryształ wydaje mi się wygląda najlepiej. Zobaczcie, jak mega ciemno wygląda kolor wyścigi konne. On bardzo jasno wyglądał na próbniku, więc w ogóle dyskwalifikacja. Zapach książek też nie jest zły, ale wcale nie wydaje się jasny, aczkolwiek... Teraz te ściany są jeszcze mokre, więc damy im jeszcze 10 minut, żeby sobie podeschły. Natomiast w tym momencie moim faworytem byłby ten magnat. On był chyba ceramiczny, nie? Waniliowy kryształ. Bym powiedziała, że tak chyba w miarę już mamy decyzję. Nie ma sensu testować kolejnych kolorów, dlatego że no, szkoda trochę czasu, pieniędzy. Zobaczcie, ile tego tu jest. Poza tym zobaczcie, ile tego tu jest. 14. A wiecie, co jest najgorsze? W sensie właśnie dlatego warto kupować te próbniki, bo masa tych kolorów, które są o tu, tych beżowych, na tych testerach, jak popatrzycie na etykietki, one się wydawały bardzo do siebie podobne. A na ścianie wyglądają no, bardzo różnie. Także tak, ja mam wrażenie, Andrzej, że ten kolor już tak w miarę podsycha, już nie widzę, żeby był taki mokry. Tak, on robi szybki, ale szybko słucha, powinno się czekać pół godziny, nie? Ale nie, to myślę... No ale kolor już wydaje mi się, że oddaje, no to mamy. Waniliowy kryształ, kolor C3 z palety Magnat, tylko nie wiem, czy lateksowy to był, czy ceramiczny. Wszystko. Ale chyba ceramiczny, tak. Jeszcze zanim odjedziemy, to temat klimy. Andrzeju, zaprezentujesz na ścianach? Ogólnie rzecz biorąc, to tak. Agregat na balkonie wzdłuż krótkiego boku, bo wyjścia z agregatu zawsze są po prawej stronie, więc idealnie tym wąższym bokiem będzie sobie stał. On ma mniej więcej 80 cm, więc spokojnie się zmieści. Wtedy zasilanie będzie z tego gniazdka. To jest obwód niekuchenny, więc nie będzie to nie wiadomo jakiego obciążenia. Klima powiedzmy w jakiś kilometr może pociągnąć. No i będziemy kuli właściwie gruzowali te ściany. Tak tu po całości i tu za szafkami, żeby skropiny leciały sobie do odpływu, do kanalizacji. Żeby nie kapało sąsiadom i mnie by się nie mógł denerwować. No i jeszcze jest kwestia
powiesienia tej jednostki. Ja chciałam, żeby jednostka była tam w rogu. Tak, jednostka miała być tu. Ona ma 80 do 84 cm, więc spoko by się zmieściła, no ale wystaje na 20, więc jakby sprytny pomysł, że walnie sobie długi karnisz i w zimę, kiedy z niej nie będziemy korzystali, to nie będzie jej widać, no, nie zadziała, bo nikt nie zrobi sobie takich odstających karniszy, nie? Mm-hmm. Więc funkcjonalnie Czarek nam proponował, żeby powiesić ją w tłu, mm-hmm. bo wtedy jak będzie było tak o, to będzie łapało zarówno salon, będzie muchało do sypialni i będzie muchało na korytarz, więc się najszybciej spodzi dom. A jakbyśmy chcieli ją sobie powiesić tak jak za pierwszym razem, czyli tu, no to będzie dmuchało w kuchnię i ewentualnie trochę na salon. Ale pomysł jest taki, trzeba tylko z Czarkiem przegadać, czy to jest fizycznie możliwe, żeby powiesić ją tu. Bo można byłoby ją też powiesić o tu centralnie, ale to chcemy mieć zabudowę jakąś kawałkę, jakąś szafkę, słupek, więc wtedy faktycznie by też fajnie chodziło o całe mieszkanie. No i takim najlepszym teraz wyjściem to by było powiesienie ją nad tym nieotwieranym oknem balkonowym i wydaje mi się, że to będzie najfajniejsza opcja. Był grill i już po grillu. Jedzonko było przepyszne, prawda, Andrzejku? No, ale pogoda też jest super sztosowa. Jest tak ideolio, 25 stopni, fajne słoneczko. Andrzejek dzisiaj troszeczkę popracował u rodziców, prawda? No. Co robiłeś? Miałem do czyszczenia ekspres, to znaczy do tłuszczenia komory bloka i odkamienienie. No to stoi się i się nalewa te specyfiki i tyle, no i się płucze, więc to 40 minut chyba trwa. No mi się wydawało, że trochę dłużej, Andrzej, sporo tej książki zdążyłam w tym czasie przeczytać. No a ja no właśnie, ja sobie wzięłam książeczkę i dobrze, że ją wzięłam. Powiem wam, że dosyć szybko mi się ją czyta. Jestem już na 120 stronie, a dopiero dzisiaj ją zaczęłam. Także ładnie mi idzie. Oczywiście co innego mogłabym czytać jak Nicholasa Sparksa. Po prostu uwielbiam tego autora, mam wszystkie jego książki. Nie wszystkie jeszcze czytałam. No dobra, nie wszystkie, poza jedną. Tą taką bardziej biograficzną, ale ogólnie takie, jeżeli chodzi o powieści, to mam wszystko, nie wszystko jeszcze czytałam, ale wszystko przede mną. Powiem wam, że mega mi się dobrze czytało. Teraz jedziemy do Biedroneczki na zakupy, więc pewnie jak dojedziemy do domu, to pokażemy wam, co takiego w tej Biedronce upolowaliśmy i przy okazji pokażę wam tą książkę, gdyby ktoś był zainteresowany. Słuchajcie, jesteśmy na Esce, można jechać 120. A ludzie lewym pasem jadą 80, dlatego że może zaraz zobaczymy, chociaż nie wiem, czy zdążycie. Tutaj zjeżdża transport czołgów i ludzie zamiast jechać, to się gapią na te czołgi, nie? Jest to pewnego rodzaju dramat. O, tutaj są już ciężarówki, ale musicie mu wierzyć na słowo, że wieźli czołgi. No. Także tak, a tutaj pod nami, bo jesteśmy teraz, jakby jedziemy nad tym skrzyżowaniem w Wilanowie, był mega korek, no ale właśnie jak chcieliśmy go ominąć jadąc trasą i się zawracając, to się okazało, że jedzie ten transport i pewnie dlatego policja zamknęła drogę. W ogóle jakie piękne niebo w kamerze. Boże ludzie, ten pomiar jest jeszcze za parę set metrów. Także tak, no. Jest pełno paczajów i ciężko się jedzie, ale już zaraz będziemy w domku. No już w domku, słuchajcie, powiem wam, że sporo rzeczy kupiliśmy w tej Biedronce, ale kupiliśmy sporo różnych trunków. No paragonie, powiem wam, że było coś koło chyba 560 zł, coś takiego, a w ogóle w rabatach było 140, więc sporo zaoszczędziliśmy, no ale właśnie tu są takie torby typowo z jedzeniem, a tutaj już nie przenosiłam, bo zaraz gdzieś w szafach to rozłożę. Była promocja na te piwka, jak się kupowało 12, to 12 było gratis. To jest Summer's Bizero gruszkowe, bardzo je lubię. Taka trochę w sumie lemoniada. No tutaj jest wino, które odkrył Andrzej i które bardzo polubił. I też było w fajnej promocji, więc kupiliśmy ich kilka, no i kolka. No, ale zanim, o, poczekaj sobie, tutaj odłożyłam. Zanim przejdę do rozpakowywania zakupów, nie będę wam pokazywać, co kupiliśmy, bo jest tego jednak trochę za dużo, to chciałam wam powiedzieć, że tą książkę czytam, jakby co, Nicholas Sparks, Powrót, jestem, gdzie jestem. O, tutaj jestem, rozdział 6 przede mną. I no, bardzo szybko połknęłam tą część książki. Ona ma ile stron? 400.
No to prawie jestem w 1/3. Także tak, mega fajnie mi się to czyta i ogólnie polecam wam książki Nicholasa Sparksa, jeżeli lubicie no, romantyczne historie. Także tak, Nicholasik na bok, a ja się biorę za rozpakowanie tego bałaganu. Mam parawan, słuchajcie, już prawie wszystko poukładane. Daliśmy 546,40 zł, ale suma rabatów to 142 zł, także całkiem sporo. Powiem wam, że ostatnio mam mega fazę na jedzenie, na śniadanie budyniu albo kisielu. Tego. Może nie tego konkretnie. Dzisiaj to złapałam, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o kisiel. No i powiem wam z takich ciekawostek, że jak nie wiem, próbujecie się trochę zdrowiej odżywiać, ale mimo wszystko lubicie słodycze i chcielibyście przekąsić coś w ciągu dnia, to w sumie to nie są dietetyczne batoniki, ale mega spoko wychodzą kalorycznie przez to, że są bardzo lekkie. Ten batonik waży tylko 25 gramów i ma 100 kalorii. Także mega spoko. No, kupiliśmy mango, jutro będzie na obiad sałatka z mango, krewetkami. To w sumie tyle, mango i krewetkami. No, patrzcie jak wygląda nasza lodówka. Taki Tetris tutaj wjechał, wygląda to konkret, ale słuchajcie, to wszystko ma sens jakby co. Tutaj są sery, tutaj jakieś sosy i takie inne rzeczy. Tutaj mamy nabiał, tutaj wędliny różnej maści, a tutaj moje kremy brille i napoje się chładzą. Tutaj owoce, arbuz, banan i sałata na jutro. Także tak, w tym szaleństwie jest metoda. Zamykam już, żeby mi się nie wyczuło. Chowam te ostatnie rzeczy i pewnie przyjdziemy się na spacerek.